Cześć! Dzisiaj będzie odcinek, w którym pokażę Wam, jak dbać o czystość rzeczy, przedmiotu, jak zwał tak naprawdę zwał, z którego korzystamy codziennie. Każdy z nas korzysta po kilka, nawet i kilkanaście razy dziennie. Chodzi o toaletę. Nie będzie to jakaś odkrywcza myśl, jeśli powiem, że tylko regularne czyszczenie toalety może nas uchronić przed szkodliwym działaniem wszelkiego rodzaju mikroorganizmów, takich jak gronkowiec, pacierkowiec, jak również różnej maści bakteriami i zarazkami. Z grubej rury może na sam początek. Nieważne, jak dokładnie wyczyścimy i zdezynfekujemy naszą toaletę, jeśli będziemy to robić zbyt rzadko, na przykład raz w tygodniu, nieszczęsne bakterie i zarazki, o których mówiłem, na pewno zadomowią się w naszej toalecie. Pokażę Wam, jak gruntownie umyć toaletę. Wiadomo, gruntowne czyszczenie jest rzadsze, wymaga więcej czasu, oraz jak na bieżąco dbać o czystość naszych toalet. Przed rozpoczęciem czyszczenia obowiązkowo zakładamy rękawiczki. Ja preferuję jednorazowe, inni wolą takie grube, żółte, wielokrotnego użytku. Bez różnicy tak naprawdę. Ważne jest to, aby nasze ręce były zabezpieczone. Taki kartonik z jednorazowymi rękawiczkami zawsze mam w swoim domu. Toaletę będę mył profesjonalnym środkiem do czyszczenia toalet. Profesjonalne środki są zdecydowanie silniejsze i skuteczniejsze i wydajniejsze od tych drogeryjnych. Natomiast jeśli ktoś woli i preferuje te drugie, nie ma problemu. Nie będę ich negował. One na pewno również podołają zadaniu, do jakiego zostały stworzone. Zaczynamy zatem czyszczenie naszej toalety. Spryskujemy całą toaletę środkiem w sprayu, rozpoczynając od przycisku od spłuczki, dalej deski sedesowej, a kończąc na zewnętrznych ściankach miski. Oprysk toalety rozpoczęliśmy od spłuczki. Chciałem się na chwilę na spłuczce zatrzymać, gdyż wbrew pozorom jest to bardzo ważny element toalety, o którym niestety, ale niektórzy zapominają. A jest on o tyle istotny, że dotykamy go tuż po skorzystaniu z toalety, ale jeszcze zanim zdążymy umyć ręce. Nie wiemy również, czy wiecie, jeśli nie, to zaraz się dowiecie, że deska sedesowa, nie na przykład dno muszli, jest najbrudniejszą, najbardziej zanieczyszczoną częścią toalety. To na desce sedesowej, a dokładnie na jej wewnętrznej części, gromadzi się najwięcej zarazków, bakterii, zabrudzeń, takich jak na przykład krople moczu, które to krople w głębi muszli nie utrzymują się, gdyż są na bieżąco spłukiwane, a na deszce pozostają, no chyba, że ktoś cały czas tą deskę przeciera i dezynfekuje. Po spryskaniu toalety należy dać chwilę czasu, aby środek chemiczny skutecznie zadziałał. Następnie zalewamy dookoła wewnętrzną część krawędzi muszli klozetowej środkiem do czyszczenia toalet i tak zostawiamy na jakiś czas. Do zalanej muszli klozetowej jeszcze wrócimy. Do czyszczenia toalety możemy używać wszelkiego rodzaju szmatek czy też gąbek. Ja używam i polecam używanie ręczników papierowych. Z ręcznika papierowego robię sobie 3-4 szmatki, dzięki czemu po pierwsze nie myję całej toalety jedną szmatką, przez co nie roznoszę zabrudzeń i zarazków, a po drugie po skończonym czyszczeniu takie ręczniki po prostu wyrzucam. Oczywiście nie spłukuję, bo mogę zatkać toaletę, tylko wyrzucam do kosza na śmieci. Gdybym używał szmatki lub gąbki, musiałbym się potem zastanawiać, co z taką gąbką lub szmatką po wyczyszczeniu zrobić. Czy ją wyrzucić, a może schować? Tylko gdzie ją schować, żeby nikt nie widział i nikt jej nie dotykał? To może ją wyprać, ale jak wyprać, to jak? Ręcznie, a może w pralce? Zwykłym płynem, czy jakimś silniejszym detergentem? Dlatego mi tak naprawdę takie pytania i dylematy nie są potrzebne. Używam zatem ręczników papierowych. Aha, jeszcze taka mała dygresja. Jeśli regularnie dbacie o porządek waszej toalety, to ściereczki z ręczników papierowych w zupełności wystarczą. Jeśli, powiem tak brzydko, zapuściliście waszą toaletę, to bez ciężkiej artylerii w postaci mleczka i gąbki lub też w ostateczności bez tak zwanego działa artyleryjskiego w postaci specjalnego pumeksu do usuwania osadów do WC, no niestety, ale się nie obędzie. Oprysk toalety rozpoczęliśmy od samej góry, więc czyszczenie rozpoczynamy również od samej góry, czyli od spłuczki i sukcesywnie schodzimy w dół, nie pomijając żadnych elementów. Dokładnie przecieramy deskę sedesową z zewnątrz i wewnątrz, dalej siedzisko również z zewnętrznej i wewnętrznej strony. Ledwo co zaczęliśmy pracę, a już pojawia się może nie pierwszy problem, ale pierwsza przeszkoda. Zawiasy naszej toalety. W ich przypadku, jak również innych zakamarków naszej toalety, ręcznik papierowy czy też ściereczka mogą sobie po prostu nie poradzić. Musimy zatem użyć czegoś specjalnego. Ja proponuję starą szczoteczkę do zębów.
Szorujemy przestrzeń dookoła zawiasów, rozluźniając przyschnięty brud, który następnie zbierzemy ręcznikiem papierowym. W zależności od toalety, takich miejsc mamy mniej lub więcej. W mojej toalecie są to zawiasy i tyle. Doczyszczenie zawiasów czy zakamarków nie trzeba robić za każdym razem, jak sprzątamy toaletę. Jak zrobimy to raz w miesiącu, raz na 2 miesiące, nawet może i raz na 3 miesiące, to będzie to częstotliwość w zupełności wystarczająca. Kontynuujemy zatem czyszczenie toalety nowym kawałkiem ręcznika papierowego. Przecieramy wierzchnią część miski klozetowej, czyli tą, na której spoczywa deska sedesowa, i schodzimy niżej, czyli do zewnętrznej części miski klozetowej. Jest to element często przez nas pomijany i zaniedbywany. To znaczy był pomijany, bo od dzisiaj już będziecie wiedzieli i będziecie o nim doskonale pamiętali. Na samym końcu przechodzimy do czyszczenia wewnętrznej miski klozetowej, wcześniej zalanej środkiem dezynfekującym. W tym celu używamy szczotki do WC i rozpoczynamy jak zwykle od góry, od starannego wyszorowania obszaru pod wewnętrzną krawędzią muszli, tam gdzie nasz wzrok nie sięga, a szczotka powinna sięgnąć. Właśnie tam gromadzi się mnóstwo bakterii oraz osadów z kamienia. Dalej czyścimy ścianki muszli, możemy czyścić ruchem wirowym, może niewirowym, jak kto woli. Czyszczenie toalety kończymy na wyszorowaniu dna toalety. Następnie spłukujemy wodę i płuczemy w niej naszą szczotkę. Aby nie wkładać jeszcze mokrej szczotki do pojemnika, umieszczamy ją między siedziskiem a miską i tak chwilę zostawiamy do wyschnięcia. Podczas spłukiwania wody w toalecie z jej wnętrza rozpryskuje się woda połączona z bakteriami i zanieczyszczeniami, tak zwana niewidzialna chmurka, która osadza się nie tylko na samej toalecie, ale również na pobliskich elementach i przedmiotach. Dlatego myjąc toaletę, nie zapomnijmy o umyciu ściany, na której toaleta jest przymocowana, jak również podłogi dookoła niej. Trochę pracy w wyczyszczenie toalety poświęciliśmy. Szkoda by było zatem, żeby nasz wysiłek został tak szybko zmarnowany, żeby efekty zniknęły już po 2 lub 3 dniach. Musimy więc zadbać o bieżące, nie mówię, że codzienne, ale tak raz na 2, raz na 3 dni działania, mające na celu przywrócenie naszej toalecie świetności. Jak zawsze, potrzebna nam będzie do tego rękawiczka. W przypadku, nazwijmy to, pielęgnacyjnego czyszczenia, dobrze się sprawdzą chusteczki dezynfekcyjne. 100 sztuk kosztuje nieco ponad 10 zł, więc podobnie jak rękawiczki, starczą nam na bardzo długo. A jak nie chusteczki, to ręcznik papierowy i nasz niezawodny środek do dezynfekcji powierzchni toalety. Najlepiej tą czynność wykonać przed pójściem spać lub wcześniej rano przed poranną toaletą. Wlewamy środek dezynfekujący do toalety. Chusteczką przecieramy spłuczkę, obowiązkowo spłuczkę, następnie siedzisko od strony miski oraz obrzeża miski klozetowej. Jak ktoś ma toaletę przymocowaną do ściany, dobrze jest również przetrzeć miejsce łączące toaletę ze ścianą, gdyż zbiera się tam dużo brudu i wygląda to po prostu mało estetycznie. Szczotką szorujemy wnętrze toalety, spłukujemy przy okazji czystą szczotkę. I już, to wszystko. Nie wiem, ile mi to zajęło, może góra minutę, półtorej. Dbanie o czystość naszej toalety wiąże się również z wyrobieniem pewnych dobrych nawyków, które to nawyki pomogą nam w utrzymaniu czystości. Co to za nawyki? Bardzo proszę. Opuszczanie deski sedesowej przed uruchomieniem spłukiwania. Obecnie bardzo dużo desek to deski systemem wolnopadającym. Nie robimy tego w ten sposób. Jeśli mamy tak robić, to w ogóle nie opuszczajmy naszej deski. Deska ma całkowicie opaść, jak opadnie, po tym momencie uruchamiamy spłukiwanie. W przeciwnym wypadku pozwalamy bakteriom na wydostawanie się z wnętrza ubikacji. Kolejny nawyk to czyszczenie szczotki do WC oraz pojemnika na szczotkę, czyli czynności, które wiemy, że trzeba robić, ale robimy to bardzo niestety niechętnie. W czyszczeniu szczotki chodzi o to, aby siebie tą szczotką nie ubrudzić i wszystkiego dookoła też tą szczotką nie ubrudzić. Jest taka jedna fajna metoda, moim zdaniem, którą warto stosować i o niej pamiętać. Polega ona na tym, że do miski sedesowej należy wsypać 2 opakowania sodo czyszczonej, zanurzyć w tym roztworze szczotkę i pozostawić na noc. Rano wyjąć szczotkę, wodę spuścić, szczotka będzie czysta i zdezynfekowana. A dodatkowo, jeśli masz problem z kamieniem w toalecie, który najbardziej lubi właśnie osadzać się na poziomie wody oraz na samym dnie toalety, soda doskonale sobie z nim poradzi. Tak więc przy pomocy sody jedną czynnością zdezynfekujemy szczotkę i pozbędziemy się ewentualnego kamienia. A co z pojemnikiem na szczotkę? Jaki jest sens czyścić i dezynfekować szczotkę, skoro nie zadbamy równolegle o czystość pojemnika? Jeśli posiadamy mały pojemnik na szczotkę, o taki, to czyszczenie rozpoczynamy od płukania pojemnika pod strumieniem czystej wody w toalecie. Następnie nalewamy wodę prawie po same brzegi i wsypujemy 0,5 opakowania sody czyszczonej. Pozostawiamy na całą noc, podobnie jak szczotkę. To by było chyba na tyle w temacie czyszczenia toalety. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to doskonale wiecie, co zrobić. Słyszycie to przecież na końcu każdego filmu na YouTubie. Dziękuję Wam zatem za uwagę
i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.